Oh. Yeah. Witajcie, witajcie! Dzisiaj mam coś, co, co bardzo lubię i troszeczkę zmienimy temat, bo jeszcze nie opowiadałem podczas tych naszych nagrań poniedziałkowych o Armaniaku, a myślę, że w tym roku będę o Armaniaku jeszcze mówił przynajmniej kilkakrotnie, bo wybieram się niedługo do, do Normandii. O Armaniaku, który jest naszą w tym tygodniu butelką tygodnia 1989 rocznik, ponad 30 lat spędzonych w gaskońskim dębie. Co to takiego armaniak? Armaniak tak jak koniak jest to brandy, No i można powiedzieć, że każdy. Koniak czy każdy Armaniak to brędy, ale nie każda brędy jest koniakiem i nie każda brędy jest Armaniakiem. Żeby brędy, czyli wypalanka z winogron, mogła nazywać się Armaniakiem, musi pochodzić z Gaskoni, a konkretnie z trzech wydzielonych przez apelację miejsc historycznie związanych z produkcją Armaniaku. A jest to najstarsza markowa. Francuska brandy, produkowana co najmniej od połowy XV wieku, a są takie zapiski i badania, które by wskazywały, że nawet i 100 lat wcześniej już w Gaskoni robiono brandy. Dlaczego w takim razie koniak jest tak sławny, a nie Armaniak? No, powód jest historycznie związany z szlakami handlowymi, mianowicie Winnice i, i domy koniakowe leżą nad rzeką Szarę, która prowadzi prosto potem do, do, do oceanu, do, do portu La Rochelle. I był to świetny w tamtych czasach, kiedy nie było kolei, kiedy nie było dróg, kiedy nie było samochodów kiedy w zasadzie wążono wszystko konno po, po, po wyboistych drogach, no, rzeka była najlepszym sposobem na szybki i bezpieczny transport. Stąd Stąd tak duży sukces koniaku. Oczywiście to też powodowało, że do tych miejscowości, gdzie produkowano koniak, napływali kupcy, bogaci ludzie z całego świata. Bardzo dużo nazwisk angielskich, holenderskich, nawet skandynawskich jest, jak popatrzymy na wielkie domy koniakowe. Natomiast w regionie Armaniak to wszystko miało taki charakter półwiejski, ciągle rodzinny. Ma to swoje dzisiaj bardzo korzystne strony. Bo o ile koniak, czyli ten bogatszy brat Armaniaku, jest, jest wielką marką, gdzie, gdzie te koniaki najczęściej są kupażowane czyli jest, jest blend wielu, wielu różnych beczek. Tak w przypadku Armaniaku. Ciągle możemy kupić coś unikatowego, czyli mianowicie e, alkohol z datą e, e, zabeczkowania. E, tak naprawdę to jest data zbioru e, e, winogron. W, w, w przypadku armeniaku, czyli z datą zbioru winogron, one są one natychmiast praktycznie, że trafiają do, e, do destylacji, bo chodzi o to, żeby były świeże, żeby były soczyste. Więc mamy, mamy roczniki i mamy roczniki nawet XIX wieczne ciągle dostępne w beczkach. Tak jak mówię, trochę jest te ten, ten, ten chude lata, te lata takie, no, i kiedy, kiedy Armaniak był kojarzony z bardziej z wiejskim trunkiem. Tak naprawdę no, dzisiaj procentują, bo pozostało w rodzinnych piwnicach bardzo wiele, bardzo starych beczek. Tak? Był taki zwyczaj, że po prostu każdy każdego roku po zbiorze winogron. Destylował i, i zalewał beczki, no nie wypijał tego, bo beczki do armaniaku zwykle to są beczki z gaskońskiego dębu o pojemności 400 litrów, więc, więc tego, tego armaniaku dużo, dużo zostawało. To jest też taka cecha bardzo typowa dla Gaskonii, a w ogóle nie spotykana w Koniak, mianowicie kooperatywy, i nie to, że producent ma swoje alembiki. Tylko od jednego winiarza do drugiego jeździ, jeździ taki mobilny aparat do destylacji, do destylacji ciągłej, w takich małych, miedzianych kolumnach i to wszystko się odbywa u winiarza, więc jest bardzo, naprawdę wielu, bardzo małych producentów w regionie Armaniak, którzy robią niesamowicie ciekawe. Ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o, o, o jeszcze inne różnice między koniakiem a no oczywiście tu jest Gasconia, tutaj jest ten region Charent, Maritime, praktycznie rzecz biorąc, prawie że, że środek Francji. Jeśli chodzi o winogrona, trzy takie same, tak? bo koniak jest robiony z unii Blanc, Folles i Colombard. I dokładnie z tych trzech szczepów robi się też wina w Gaskonii i robi się też armaniaki w Gaskonii. To są białe szczepy winogron. Jest jeszcze czwarty szczep, z którego już w tej chwili win nie wolno robić, Unia Europejska zakazała, ale przez wiele, wiele lat, przynajmniej od czasów filoksery, Szczep ten był używany do produkcji armaniaków i nadal do produkcji armaniaków jest dopuszczony. Jest to szczep BACO, do którego jeszcze dzisiaj wrócę. Bardzo wiele, zwłaszcza tych starszych armaniaków, wyprodukowanych powiedzmy 30, 40, 50 lat temu, to jest 100% BACO. No i myślę, że. Czas na, na, na spróbowanie tego, tego trunku 1989, tak jak powiedziałem ponad 30 lat w czarnym, gaskońskim dębie. Ten dąb daje, daje bardzo ładny kolor, oczywiście bardzo dużo daje aromatu. Jeśli chodzi o samą markę Baron Gascon Le Grand, to jest marka stworzona przez producenta koniaków przez firmę Lero, która ma swój dom koniakowy, jest to bardzo typowe, że bogate domy koniakowe mają też swoje zakontraktowane beczki w regionie Armaniak, po prostu mają dużo łatwiej iść z dystrybucją, z dotarciem z tym na zagraniczne rynki, bo eksportując koniak, jednocześnie eksportują też Armaniak. Ale jeśli chodzi o O, Lero, oni nie mają żadnych swoich własnych winnic czy, czy piwnic, czy destylarni w oni Po prostu kontraktują, kontraktują beczki, kim Baron Gaston Legrand był, kto jest patronem tej, tej butelki, nie mam pojęcia. Szukałem w Google, nic nie znalazłem, może jak będę miał okazję porozmawiać z, z, z właścicielami marki Baron Gaston Legrand, to to ich podpytam, kim, kim ów, ów, ów baron był. Natomiast, no, tak jak mówię, bardzo ładny, głęboki kolor, to jest typowe dla, dla armaniaków. No i w zapachu jest jest i słodko i cierpko, ale. ale jeżeli myślimy o słodyczy, to nie jest to w żadnym wypadku ani słodycz czekoladowa, ani miodowa, ani żadna słodycz, którą na przykład znamy z, z, ze starszych whisky. E, to jest słodycz, która bierze się z wina, e, czyli słodycz, która gdzieś może nam się kojarzyć na przykład z rodzynkami, z e, takimi słodkimi odmianami e, e, winogron, jak muszkat. E, są też takie owocowe czarnego bzu, agrestu. Słodkie, dojrzałe Mirabelki, no i orzechy włoskie. Dużo orzecha włoskiego. Ten gaskoński dąb daje taką taniczność, daje, daje właśnie orzech włoski. Smak cierpki, ściągający, taniczny, dużo tytoniu. Tu pojawia się taka czekolada, ale czekolada z suszonymi malinami, z suszonymi wiśniami jest. Jest trochę słoności, jest wosk. Są takie kwaśne owoce ume, te, które nazywamy japońską śliwką, czyli z których robi się umeszu. Taki, taki znany, znany likier. On zwykle nie jest, nie jest w smaku kwaśny, bo jest bardzo mocno dosładzany, ale same w sobie te śliwki są, są bardzo kwaśne, i to jest tutaj. jest ta woskowość o której wspomniałem taki nie wiem, kit pszczeli, propolis gdzieś ten smak idzie potem w stronę goryczki, takiej piołunowej ale ta sól, która bardziej idzie może gdzieś, w stronę taką lukrecjową skóra, tytoń, orzechy kakao, kawa dużo itanin i takich właśnie najcięższych, cięższych no przyjemny, kontemplacyjny turunek no i pytanie konkursowe pytanie konkursowe, wrócę tutaj do tego szczepu bako. Gdyby znaczy pytanie konkursowe będzie, kiedy ten szczep powstał, bo to jest szczep sztucznie wyhodowany, jest to jest to krzyżówka, z jakich, kiedy i z jakich winogron powstała powstała odmiana bako używana zapewne w przypadku tego tego armaniaku sprzed ponad 30 lat w 100% mamy tutaj te, te, te grona, które mają w ogóle świetną kwasowość, to się doskonale nadają do, do produkcji wytrawnych, ciężkich winogronowych destylatów. Kto pierwszy pod postem napisze mi odpowiedź na, na pytanie, dostanie ode mnie sampelka rzeczy unikatowej. Mianowicie mam y, tak zwany Armagnac Blanche, y, czyli biały destylat właśnie z winogron Baco, y, który pochodzi z Gaszkonii, więc buteleczka dla y, osoby, która Pierwsza wpisze odpowiedź konkursową na, na pytania, a my w tym tygodniu próbujemy Armaniaku Baron Gaston Legrand 1989.